Jesteśmy znowu w Pałacu Izraela Poznańskiego, to już jest nasz trzeci film. Dzisiaj po wnętrzach pałacu oprowadzi nas kustosz muzeum Cezary Pawlak. Serdecznie witam. Przede wszystkim chciałbym się dzisiaj skupić na takich ciekawostkach, na rzeczach, które są mniej znane, ponieważ kilkadziesiąt filmów w internecie jest o pałacu, prawda? Wszystkie starałem się obejrzeć. Ale skupmy się na przede wszystkim na najwartościowszych rzeczach, na dziełach sztuki, prawda, na wystroju jakimś secesyjnym, bo przecież secesja w pałacu, pałac był budowany w 1900 gdzieś roku, wystrój, mówię o wystroju, a więc akurat wtedy, kiedy secesja była najbardziej popularna w całej Europie i dlatego tej secesji jest tutaj dużo. Wiem o tym, że ludzie jeżdżą po całej Europie, żeby zwiedzać zabytki secesji, więc jeszcze pokażmy pałac jako miejsce wspaniałej secesji. Serdecznie witam w Pałacu Izraela Poznańskiego. To najbardziej okazały pałac naszego miasta, ale nie tylko naszego miasta, także na ziemiach polskich, w tej części Europy, jeżeli chodzi o środowisko burżuazji przemysłowej. A tą łódzką burżuazję przemysłową możemy zaliczyć do burżuazji europejskiej. I w tym najbardziej okazałym pałacu faktycznie znajduje się wiele tajemnic, które no, wciąż odkrywamy. Wiele elementów takich właśnie artystycznych w jego dekoracji. No i wiele historii takich ciekawych, obyczajowych, bo gości pałacu witamy w tej części reprezentacyjnej klatki schodowej. To tu za nami znajduje się pierwszy taki element, na który zwracamy uwagę, bo jest on oryginalny. Kominek z szarego marmuru, właśnie w takiej stylistyce secesyjnej utrzymany, bo ja może tutaj powiem, że pałac, budowa pałacu rozpoczęła się w 1877 roku. Także w ogóle projekt i wystrój wnętrz, bo pałac powstał przez kolejne lata, w sumie to było ich kilkanaście. Budowa została zakończona w 1902 roku, czyli te elementy secesji pojawiły się w ostatniej fazie budowy pałacu. Ale właśnie w przypadku tego kominka mamy stylistykę secesyjną. Tutaj interpretujemy te kwiaty jako jedne kwiaty bawełny, które są symbolem osiągniętego sukcesu, ale również kwiaty ostu, które są symbolem dumy. A po środku litera P, charakterystyczna litera, która jest symbolem rodziny poznańskich. W obudowie natomiast tego kominka znajduje się żaglowiec, który płynie po wzburzonym morzu. I to jest żaglowiec, który symbolizuje właśnie w przypadku historii rodziny poznańskich, taką właśnie drogę do ziemi obiecanej. Jak się przyjrzymy bliżej temu żaglowcowi, to jest jedna z tych ciekawostek, które warto właśnie dostrzec czy odkryć, tam widnieje napis spes. To jest łacińskie słowo oznaczające nadzieję. W przypadku Izraela Poznańskiego, jego rodziny, czyli Kalmana, który przybywa do Łodzi, Izraela, który buduje ten pałac, to jest właśnie ta spełniona nadzieja z osiągniętego sukcesu. Jest takie przysłowie, powiedzenie łacińskie, spes ultima moritur, prawda? Czyli, że nadzieja umiera ostatnia. Teraz może popatrzmy na drugą stronę tego holu wspaniałego, bo tutaj jest dzieło wspaniałe Dawida Rabinowicza. To trzeba by o tym powiedzieć jedno słowo, że to było najwspanialsze wydarzenie artystyczno-społeczne w naszym kraju, bo zjechało do naszego kraju kilkudziesięciu wspaniałych artystów z całego świata. Oni brali udział nawet w strajkach solidarnościowych i zostawili tutaj w Łodzi bardzo dużo dzieł. To dzieło akurat jest z trzeciej tury, prawda, konstrukcji w procesie, ale właśnie też przez Dawida Rabinowicza wykonane. Dzieło Dawida Rabinowicza faktycznie zdobi ściany reprezentacyjnej klatki schodowej i powiem szczerze, ono budzi dużo kontrowersji, bo to dzieło współczesnego artysty ingeruje w znaczący sposób no, w ten oryginalny wystrój. Ale z drugiej strony ja należę do tej grupy osób, która właśnie opisując ten wystrój, podkreślam, że jest to taka korespondencja epok, bo z jednej strony mamy do czynienia
z pałacem, który zmieniały się jego funkcje po wyjeździe rodziny poznańskiej w okresie międzywojennym. Później wprowadziły się tutaj urzędy, pałac został przebudowywany. No a w okresie, kiedy powstało muzeum, właśnie ta konstrukcja w procesie pozostawiła ten projekt, bardzo ciekawy, bo to właśnie z udziałem międzynarodowych artystów, pozostawił ten ślad, i który budzi emocje i też może być takim ciekawym źródłem interpretacji, bo on wypełnia znaczną część tych ścian i on dla mnie osobiście jest właśnie takim elementem jakby właśnie z tych ścian, które pałacowych, które mają swoją ciekawą historię. Możemy dostrzec ta wielokrotność tych kół płaskorzeźbionych jako taką energię, która jest ukryta właśnie w tym pałacu. Także kolejna ciekawostka w tych opowieściach o pałacu naszej rodziny poznańskiej. Według mnie też bardzo dobrze, że tutaj ta rzeźba Rabinowicza powstała. Zresztą było tak, że nie wszystkie instytucje były otwarte na robienie tych rzeźb właśnie artystów z całego świata. Dlatego akurat Muzeum Historii Miasta Łodzi jeszcze wtedy, prawda, tutaj no zaprosiło twórcę i to jest bardzo cenne. Tak, ja się z tym zgadzam, bo no, pałac przechodził, tak jak powiedziałem, różne koleje losu. Musimy też uwzględnić te działania, które pozostawili po sobie następni gospodarze tego miejsca, w tym wypadku muzeum i w tym wypadku działania artystyczne. Czy o tym holu możemy powiedzieć jeszcze parę słów? Bo to, tak jak ja słyszałem, to jest hol angielski, a klatka schodowa francuska, schody francuskie. No tak, te elementy to właśnie łączą się ze sobą, dlatego że tak jak wspomnieliśmy, budowa pałacu rozpoczęła się w końcu lat 70. XIX wieku, trwała następne lata. Wyodrębniono tą część na parterze pełniącą funkcje właśnie biurowe, handlowe, użytkowe i część reprezentacyjną na piętrze. I faktycznie ta klatka, ona była tym miejscem, gdzie witano gości, prowadziła na górę i tu mamy wyraźnie właśnie zaakcentowany tutaj te arkady, które no, stylistycznie nawiązują balustrady, właśnie tak, balustrady i arkady, które nawiązują do tych stylów minionych epok, ale pojawiają się też elementy secesyjne właśnie tak, w balustradzie tej klatki schodowej. Przy tej okazji może zwróćmy uwagę, bo po ostatnim tym okresie też tutaj remontowym, renowacyjnym, konserwatorskim został uczytelniony ten świetlik nad nami i właśnie ten witraż, to jest kolejna ciekawostka, te elementy dekoracyjne witraża zostały zaczerpnięte z oryginalnego witraża, który zachował się w bocznej klatce schodowej. A jako ciekawostkę jeszcze powiem, że archiwalne fotografie pokazują nam, że właśnie tutaj z góry wieszony był dużych rozmiarów żyrandol w kształcie fregaty. No on niestety zaginął, ale te fotografie świadczą o tym, że mieliśmy jeszcze jeden element tutaj dekoracyjny tego wystroju. Być może kiedyś on tu powróci. Tak. Wchodząc do gabinetu, zwracamy uwagę, czy naszą uwagę zwraca portret Izraela Poznańskiego, którego autorem jest Stanisław Hajman, warszawski malarz pochodzenia żydowskiego. I tu ciekawostkę powiem, że tutaj z przekazów źródłowych wiemy, że autor tego portretu namalował również portret rodzinny. Niestety on się nie zachował. Na szczęście zachował się ten portret, bo widzimy tutaj Izraela Poznańskiego w tak dość dostojnej pozie, siedzącego na fotelu, być może na tym fotelu, który znajduje się przy tym stoliku pełniącym funkcję biurka, ponieważ jest to fotel, który był zrobiony na zamówienie dla rodziny poznańskiej, świadczy o tym element jego dekoracji, czyli rzeźbiona literka P. Zresztą podobnie ten zegar, też w swojej ozdobie ta literka P się pojawia. Ten symbol rodziny jest elementem nie tylko
takim dekoracji wnętrz pałacowych, w tych elementach właśnie sztukaterii, a czy na zewnątrz, ale również właśnie w tych przedmiotach rzemiosła artystycznego, na tych meblach, które wskazujemy. Wiele innych pamiątek znajduje się w tym gabinecie, na samym biurku. Bardzo ciekawy jest ten element właśnie rzemiosła artystycznego, jakim jest przybornik. To dzieło znanej firmy braci Łopieńskich Warszawy. No i należało właśnie do rodziny Poznańskich i ten przybornik wyróżnia postać Merkurego, który jest bogiem, patronem kupców. Więc to też taki istotny element związany z przemysłem. No i szereg innych pamiątek. No wskazujemy uwagę na tą szafę, w której widać dużych rozmiarów teczkę oprawioną w cielęcą skórę, też ze złoconym monogramem literką P. Księgozbiór, który należał do najmłodszego syna Maurycego. Mamy medal nagrodowy z wystawy z Warszawy, gdzie prezentowane były właśnie wyroby Poznańskiego, czy plakietę klubu przyfabrycznego IKP Poznańskiego. I cegła, to jest prawdopodobnie cegła z cegielni na Brusie, prawda? Tak, która należała do... Znakowana literkami IP, więc kolejne takie właśnie ślady związane z historią rodziny. No i cała galeria fotografii. Tutaj mamy przykład takiej historii wielopokoleniowej, poczynając od drzewa genealogicznego, na którym możemy odnaleźć Izraela, ale i również jego ojca Kalmana, ale także następne pokolenia. Te, o których wiele wiemy w kontekście ich historii związanej właśnie z tym pałacem, z tą okolicą, z przedsiębiorstwem, z imperium rodziny poznańskim, ale też podkreślamy, że to kolejne pokolenie, czyli synowie Izraela, jego córki, opuściły Łódź w okresie międzywojennym. Te następne pokolenia żyją już za granicą w Europie Zachodniej, głównie w Anglii, we Francji, ale także za Wielką Wodą w dalekiej Brazylii. I to, co tutaj istotnym jest też elementem tej wystawy poświęconej rodzinie Poznańskich, to zapis wydarzenia z 2010 roku, kiedy udało nam się zorganizować zjazd rodziny Poznańskich, którzy przyjechali do nas no, w takiej licznej grupie reprezentacyjnej, właśnie głównie z Francji, z Anglii, ale także z Brazylii, ze Stanów Zjednoczonych. Oni wiedzieli o sobie, korespondowali ze sobą, ale po raz pierwszy spotkali się tutaj w Łodzi. I oprócz zapisu tego wydarzenia mamy fotografię na klatce schodowej właśnie członków rodziny Poznańskich, tych następnych piątego, szóstego pokolenia, a więc przyjechali zarówno starsi, jak i młodsi, jakże także grupka dzieci mieli. To wydarzenie jest niezapomniane i po nim pozostał ślad publikacji na temat rodziny Poznańskich. Wzbogaciliśmy to drzewo i tą historię opowiadamy, że jest to historia wielopokoleniowa. Ja pamiętam z tego wydarzenia takie zdanie, znaczy takie zdania wypowiedziane, że właśnie ich rodzina, te nowe miejsca, z którymi są związani, to nie jest ich taka prawdziwa ojczyzna. Oni czują też właśnie tą pamięć historii pokoleń czy pokolenia tej historii, która wydarzyła się tu w Łodzi. Tu w gabinecie jest również wiele ciekawych, autentycznych, archiwalnych fotografii, gdzie możemy przypomnieć sobie, czy zobaczyć, jak wyglądali członkowie rodziny Poznańskich. Tutaj są portrety Kazimierza i Felicji Romany. Małżeństwa. Co ciekawe, to małżeństwo wnuków Izraela Poznańskiego, ponieważ Kazimierz Poznański był wnukiem Izraela, czyli synem Hermana, a Felicja Romana była córką Ignacego. Także widać, że i tutaj takie małżeństwa powstawały. Mamy również tutaj portret Ignacego Poznańskiego i mamy portret Maurycego Poznańskiego, no chyba najbardziej utytułowany, bo Złoty Krzyż Zasługi otrzymał. Znajdujemy się w kantorze. To jest kantor, który wyglądał prawdopodobnie tak jak w czasach
Izraela, bo to jest przecież, tutaj są rekwizyty z filmu Ziemia Obiecana. Tak, dlatego tytuł tej wystawy brzmi Kantor Ziemi Obiecanej. Jest to jedna z nowszych wystaw stałych we wnętrzach pałacowych i właśnie w tej części biurowej, gdzie taki kantor mógł się znajdować, czy wręcz powiem znajdował się, bo tak jak fabryka była takim sercem przedsiębiorstwa Izraela Poznańskiego, tak mózgiem niewątpliwie był kantor. Kantor, który dzisiaj kojarzymy powszechnie z miejscem, gdzie wymieniamy walutę, wówczas był również miejscem, gdzie prowadzono rachunkowość tej firmy. Dlatego w kantorze pracowali biuraliści, pracowali właśnie przy takich stołach kantorowych, wysokich, z pochylonym blatem, pod kątem. No i to ta praca często była, odbywała się na stojąco. Można było co prawda przysiąść na tych krzesełkach wysokich, właśnie ich też wysokość była dostosowana do wysokości tych stołów. Widzimy, że charakterystycznym elementem uzupełniającym jest to oświetlenie gazowe, więc ono nam tutaj też wskazuje na to, że często pracowano tutaj do późnego wieczora i że ci właśnie biuraliści wyglądali elegancko, byli na pewno wykształceni w tej dziedzinie rachunkowości. W ogóle był taki cała hierarchia zdobywania stopni wtajemniczenia. Najpierw to był kalkulator, mamy dzisiaj jednoznaczne skojarzenia, ale kalkulator właśnie prowadził te podstawowe działania rachunkowe. Później był rachmistrz, bardziej skomplikowane, no i buchalter, który był księgowym, ostatecznie przygotowywał ten materiał, który był zatwierdzany czy przejmowany przez dyrektora kantoru. A więc kantory stanowiły ważną część i ta ekspozycja, ważną część życia takiego właśnie tutaj związanego z tą działalnością biurową, handlową. Dlatego mamy tą wystawę i tutaj ten kantor budzi też właśnie takie skojarzenia z Ziemią Obiecaną, bo mamy tu rekwizyty z tego filmu. Rekwizyty z tego filmu i też prezentowany jest fragment filmu Ziemia Obiecana, czyli adaptację powieści Raymonta, gdzie pojawiają się właśnie temu starszemu pokoleniu znani aktorzy tego filmu. Natomiast my właśnie podkreślamy, że te rekwizyty trafiły tutaj do nas na tą tego filmu wystawę. Dzieje się w kantorze właśnie. Dzieje się w kantorze i tu rozpoznajemy właśnie te eksponaty, które widzimy na wystawie, której dopełnieniem jest również ta druga część tego kantoru, gdzie znajduje się gabinet dyrektora i tam proponuje się udać, bo takim atrakcyjnym elementem wyposażenia jest kasa pancerna. Jesteśmy przy kasie pancernej, która zachowała się informacja, że została zrobiona w firmie Maxa Baumana Breslau, czyli niemieckojęzyczna nazwa Wrocławia. I co ciekawe, jedna właśnie z tych ciekawostek, że te kasy pancerne były zamawiane po to, aby w pierwszej kolejności chronić przed ogniem. Nie przed kradzieżą, jakby nam się wydawało, ale właśnie przed ogniem. No i wewnątrz znajdowały się bezcenne wytwory tego, co udało się, co stanowiło majątek, czyli tak jak tu widzimy sztaby złota, oczywiście repliki, ale mamy również oryginalne monety, złote monety 5-rublowe z wizerunkiem cara Mikołaja II i z godłem Rosji. I to jest przyczynek do tego, aby opowiedzieć tą chyba najbardziej znaną legendę związaną z Izraelem Poznańskim, czyli historia tych 5-rublówek złotych, którym chciał wyłożyć podłogę w sali balowej. Do tej historii myślę, że warto wrócić właśnie w sali balowej, bo ona ma taki współczesny wątek, o którym chętnie opowiem, ale te oryginalne monety możemy zobaczyć właśnie w tym naszym skarbcu. Prócz tego repliki papierów wartościowych, banknotów, czy właśnie woreczki, w których wyobrażamy sobie, że tych złotych monet było wiele. Przy tej okazji może powiem, że majątek Izraela Poznańskiego w momencie jego śmierci sięgnął 7 milionów rubli w złocie. Że w literaturze spotykamy też tą drugą wartość, to jest 11,5 milionów
miliona rubli w złocie, ale to wypracowało już to następne pokolenie. A jest to kwota, która stosując takie najbardziej wiarygodne przeliczniki, dałaby nam dzisiaj sumę 2 miliardów. Dlatego ja często podkreślam, że Izrael Poznański wtedy był jednym z kilku milionerów, a dzisiaj byłby miliarderem, tak? Czy to przedsiębiorstwo, no stanowiło, to była wielka fortuna, jedna z największych w Europie, jedna z największych na ziemiach polskich, ale podkreślę, osiągnięta pracą. Jednak około 20 lat Izrael pracował na ten sukces finansowy. A początkowo, tak jak jego ojciec Kalman, sprzedawał gotowe towary, ale miał właśnie też wizję, aby tu na tym terenie stworzyć przedsiębiorstwo, gdzie powstawały cały cykl produkcji tkanin. I pałac, w którym jesteśmy, właśnie przede wszystkim pełnił funkcje reprezentacyjne, ale handlowe i użytkowe. Czyli ta część, w której jesteśmy, była niezwykle ważna. Natomiast oczywiście najwięcej emocji budzą te piękne salony i tam możemy odkryć ten urok właśnie wnętrz tego pałacu. W gabinecie dyrektora znajduje się komplet mebli, które należały do Gromanów. Te meble stały w gabinecie Gromana, a więc i szafa, i biurko, i fotel to były autentyczne meble z gabinetu Gromana. A co ciekawe, posiadamy tutaj jeszcze tak zwany ekrytuar, czyli taki kałamarz ozdobny, ekrytuar dla Ludwika Gromana. Ten ekrytuar władze rosyjskie ofiarowały Ludwikowi Gromanowi za jego udział w budowie cerkwi prawosławnej. Znajdujemy się w dawnej bibliotece. Kiedyś tutaj był urządzony gabinet, prawda? Ale teraz jest gabinet na dole, tutaj jest biblioteka. Zgodnie z taką prawdopodobną, pierwotną funkcją. Dlatego te remont ostatnich lat, prace konserwatorskie zmierzały do tego i one będą prowadzone nadal, aby przywrócić te pierwotne funkcje. I tutaj mamy, powiem szczerze, problem, czy to była biblioteka, czy to był innego rodzaju salonik gościnny. Tym bardziej ta zagadka pozostaje nierozstrzygnięta, bo po ostatnich pracach konserwatorskich została odkryta właśnie ten barwna sztukateria, jeżeli chodzi o strop, o sufit. Ona przez wiele, wiele minionych lat była w dominujących kolorach brązu ze złoceniami. I tutaj taką ciekawostką było to, że kiedy powstało muzeum w 1975 roku i właśnie ten korpus główny był remontowany na cele ekspozycyjne, bo pierwsze wystawy Muzeum Historii Miasta Łodzi, one były prezentowane w podziemiach tego pałacu. No i właśnie w czasie prac remontowych odkryto tutaj właśnie ten strop i uważano, że to jest oryginalny strop. W czasie II wojny światowej niemiecki zarząd cywilny, który tutaj rezydował w pałacu, przykrył ten bogato zdobiony strop płytą gipsową. Kiedy ją zdjęto, właśnie odkryto te elementy dekoracyjne. Ale ostatnie prace konserwatorskie pokazały nam, że te kolory były inne. No i to właśnie wracam do tego wątku, o którym wspomniałem. Do końca nie wiemy, co w tym pomieszczeniu tak naprawdę się znajdowało. Ale niewątpliwie był to salonik gościnny, który prowadził do sali lustrzanej czy sali balowej. Natomiast dzisiaj mamy aranżację biblioteki, czyli takiego saloniku męskiego, gdzie panowie rozmawiali, tak właśnie wskazuje tutaj ten komplet mebli, o interesach, a w wolnej chwili grali bilard. A widok z tego gabinetu na ogród był dodatkowym walorem tego poziomu, tych wnętrz właśnie reprezentacyjnych, w których się znajduje.
Jednym z najciekawszych elementów wystroju ścian tego pomieszczenia jest obraz Leona Hirschenberga. O, na pewno o Samuelu Hirschenbergu jeszcze sobie powiemy, ale to jest młodszy brat Samuela. Ten obraz jest bardzo ciekawy dlatego, że pochodzi właśnie z Bretonii, tam gdzie przebywał Leon Hirschenberg. Zresztą przebywał również u Władysława Ślewińskiego, a Ślewiński gościł Gauguina. To wszystko było szkołą Pont d'Avent, tak zwaną, wymyśloną przez Gauguina, potem właśnie przez tych polskich artystów również propagowaną. I właśnie w tym stylu z Pont d'Avent namalowany jest ten obraz. Chłopiec i rybacy w tle. Również Muzeum Sztuki posiada obraz Leona Rybacy i te dwie postacie, które tutaj widzimy z prawej strony, to są autentycznie takie same jak na tamtym obrazie.